Kryptospekulacja, kryptoflash, 17 oktober, wtorek, witam na szybkich informacjach z rynków tradycyjnych, z kryptowalut, a także spekulacji, m.in. grupa Telegram, kryptospekulacja, czat, zapraszam, a informacje z rynków tradycyjnych w dniu dzisiejszym to m.in. mamy odczyt inflacji CPI miesiąc do miesiąca w Kanadzie, mamy w Ameryce odczyt sprzedaży detalicznej miesiąc do miesiąca, czy w Niemczech chociażby tutaj mamy przemówienie banku w ich kwestii. Rynki tradycyjne wczoraj, Ameryka, to chociażby tutaj SP500 skakało, no i te wielkie technologie pochłonęły popyt i lekceważyły rosnące rentowności obligacji skarbowych, a choćby tutaj pochłonęła ta technologia Apple, która osłabła w cudzysłowie, ponieważ ich sprzedaż iPhone'ów 15 w Chinach rozczarowuje. A jak jesteśmy przy Chinach i Azji, no to mamy te odrobienie strat PKP Chin, napięcia na wschodzie są w centrum uwagi i jak donoszą informacje, w dniu dzisiejszym większość azjatyckich giełd wzrosła, odrabiając część ostatnich strat po pewnym umocnieniu na Wall Street. No i tutaj te rynki były niespokojne w związku z wojną na linii Izrael-Hamas i tymi kluczowymi, nadchodzącymi odczytami gospodarczymi z Chin. A także nastroje w Chinach no, są umiarkowane, powiem tutaj te dane będą dość znaczące w najbliższych dniach, a dokładnie w środę, jutro zostaną opublikowane dane o produkcie krajowym brutto za kwartał numer 3. I tutaj są obawy związane z spowolnieniem gospodarczym w Chinach, no i były w tym roku głównym czynnikiem wpływającym na giełdy azjatyckie, biorąc pod uwagę rolę tego kraju jako głównego partnera handlowego w regionie. A także poza Chinami w tym tygodniu, to ciekawostka, będą to wstępne dane o inflacji konsumenckiej w Japonii, a więc tutaj Bank Japonii będzie miał dotyczące swoją informacją w polityce pieniężnej. Informacja z wczoraj, rzecz jasna, fejkowy news, który już ujrzał światło dziennie, no i tutaj kwota robi dość imponujące wrażenie. 71 milionów dolarów w pozycjach lewarowanych zostało zniszczonych tutaj przez te fałszywe wiadomości o funduszu Bitcoin ETF. A to wszystko przez to oczywiście informację Cointelegraph, które podał, że SEC przyjął aplikację eShares Bitcoin Spot ETF. A jak wiemy, ta informacja szybko została znegowana i BlackRock potwierdził, że jest to fałszywe źródło informacji. A jak widzimy na Reddicie, to dość ciekawy wątek powstał, jak widzimy, że takie osoby jak chociażby Eric, gdzie tutaj analityk Bloomberg ETF zapytuje co do Cointelegraph, no to pewna dalsza czerwona flaga może się zapalić. No i ta poprawka nadeszła, tak to na wykresie wyglądało. No i ta pozycja została nie tylko na Bitcoinie mocno odcięta, short, long, no i sporo pozycji zostało zlikwidowanych, tych pozycji otwartych, ale no tak mieć warto uwagę, iż jeżeli będzie aplikacja przyjęta przez SEC, no to tutaj wszystkie ETF-y będą przyjęte, nie tylko od jednego podmiotu, a to ze względów uczciwości SEC w tym wypadku. A w historii już mieliśmy chociażby w tamtej hoście manipulacją, w cudzysłowie przez Ilona Muska, 21 rok. No i na fali szumu hossy tutaj była euforia, ogłaszając, że akceptuje Bitcoin jako zapłatę za Teslę. Ale pamiętamy te wykresy, wyczyny na wykresach, jak to przebiegało. Pamiętamy także informację z Dogecoinem, który miał tutaj być przyjęty przez Teslę jako formę płatności. No i to wszystko jest dość interesująca gra od środka, jak to się wyprawia. Jak jesteśmy przy Doge'u, no to w november. W listopadzie, 16, w tych okolicach, rakieta SpaceX ma zawierać logo Doge, a więc spekulacyjnie warto może tutaj jakąś pozycję na dźwigni przez Doge przyjąć. Krypto, spekulacja, informacja dalszych z mediów, kryptowalut, a także po tych wczorajszych fałszywych informacjach głos zabrał dyrektor generalny BlackRock, Larry Fink w tym rajdzie Bitcoina. On odtłumaczył to w ten sposób, że słyszymy od klientów na całym świecie o potrzebie kryptowalutach, no i ten rajd wykracza daleko poza plotki o ETF i więcej osób decyduje się na ucieczkę w jakość taką jak kryptowaluty. No i to jest jego krótka wypowiedź. We are hearing from clients around the world about
the need for crypto. I mean, when you think about, I think some of this rally is way beyond the rumor. I think the rally today is about a flight to quality with all the, you know, all the issues around the Israeli war now, global terrorism. And I think there's more people running into a flight to quality, whether that is in treasuries, gold, or crypto, depending on how you think about it. And I believe crypto will play that type of role as a flight to quality. Flight to quality, ucieczkę w jakość, znaczące stwierdzenie przedstawiciela BlackRock. No i informacje dalsze. Uniswap wprowadza opłaty za swap, aby finansować swój rozwój, a to dotyczy rozwój swoich produktów. No i ta zdecentralizowana giełda kryptowalut ogłasza, że te opłaty będą pobierane w Ethereum i USDT, a wchodzą od dnia dzisiejszego i zostaną ustalone na poziomie 0,15% za transakcje. Według strony wsparcie Uniswap, Ethereum, USDC, tu są tego typu projekty, które będą podlegane opłatom. Niedużo. No i jak tutaj przyznaje Hayden, stworzyłem protokół tak, aby był niewymagającym pozwolenia i zdecentralizowanym dobrem publicznym, a użytkownicy mają niezliczoną ilość sposobów na korzystanie z niego. No i ta opłata za interfejs jest jedną z najniższych w branży i ta pozwoli nam kontynuować badania, rozwijać, budować, wysyłać, ulepszać i rozszerzać kryptowaluty i DeFi. Kolejki do walidatorów Ethereum już nie są tak duże i spadają do rekordowego niskiego poziomu. Wejście w poziom walidatora Ethereum osiągnęły rekordowo niskie poziomy. No i prawie zero walidatorów musi czekać w kolejce po obu stronach ponad tutaj tej kwestii czasowej. No i tu jak spojrzymy, maj 2023 ponad 90 tysięcy walidatorów czekało ponad 40 dni na dołączenie do sieci, a w obecnej sytuacji w kolejce do wejścia i wyjścia znajduje się zaledwie kilka walidatorów i proces jest niemalże natychmiastowy, a tak to wygląda w przestrzeni graficznej, jaki jest ten trend bardzo spadkowy. Binance spala ponad $450 milionów w BNB w tym kolejnym kwartale. No i to jest celem ich automatycznego spalania, zmniejszenie całkowitej podaży do 100 milionów BNB. 16 października to miało miejsce, no i według tego wpisu na blogu podczas najnowszego procesu całkowicie zniszczono nieco ponad 2,1 miliona tokenów BNB. A założyciele Ethereum mogli wprowadzać w błąd SEC, sugerując pewne dokumenty. Jak podaje raport, śledczy działający na łańcuchu twierdzą, że tutaj Lubin ukrył szczegółowe informacje na temat inwestorów wielorybów wobec wczesnych etapów Ethereum. No i ten posiadający certyfikat zapewniający dokładne informacje o tokenach i dystrybucji wydobycia. Czy tu jest wprowadzenie SEC w błąd w sprawie Chin i panika w Chinach, panika bankowa, czyżby tutaj narastała, a władze chińskie podejmują pewne wysiłki, aby zapobiec dalszemu zakażeniu, w cudzysłowie finansowemu. Pewne banki z jednej prowincji otrzymały sporą liczbę wnioskodawców o wypłatę środków, no i to ryzyko wyszło, że sztaki, iż chiński rząd podjął nowe działania, aby zapobiec efektowi domina wynikającemu z kryzysu na rynku nieruchomości w kraju, a to zostało częściowo wywołane przed upadkiem Evergrande. Pewien adres hakerski Uranium Finance przenosi $3,1 miliona z BNB do sieci Ethereum i to w roku 2021 roku ten adres ruch finansowy wykonał. No i ten adres powiązany z włamaniem na Uranium Finance od tego czasu ponownie przynosi swoje część funduszy do m.in. Tornado Cash. FTX Estate inwestuje $122 miliony w Solana. Dość interesujący temat. No i w ramach tego znaczącego rozwoju upadłościowego FTX, no śmiałe posunięcie, inwestując aż 5,5 miliona tokenów Solana. No i ta akcja przekłada się na wartość około $122 milionów pochodzących z jednego z głównych portfeli blockchain Solana powiązanych z tą giełdą. Rząd USA w posiadaniu $5 miliardów w bitcoinach i tutaj cyberprzestępcy i rynki darknetu przejęły około 200 tysięcy bitcoinów. To jest ten artykuł, który podaje, że rząd USA jest jednym z największych posiadaczy bitcoinów
na świecie, ale w przeciwieństwie do innych kryptowalut nie dba o to, czy wartość cyfrowej tej waluty wzrośnie, czy spadnie. I dlatego te przyjęte środki są przez urząd tutaj i Departament Sprawiedliwości realizowane. Unia Europejska i wczorajszy komunikat prasowy z 16 października, taki temat off-top, iż komisja proponuje, aby tutaj pewne podjąć środki mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia mikroplastikiem z granulatów tworzyw sztucznych. No i ten artykuł dość ciekawy, do kawy. No i tutaj, aby zapobiec temu negatywnemu na środowisko zanieczyszczeniu, proponują pewne ustawy i prawa do wdrożenia, a ta propozycja obejmuje chociażby praktyki, obowiązkową certyfikację, świadczenia własne, no a te malutkie mikroplastiki możemy znaleźć w codziennym życiu otaczającym nas. To taka ciekawostka i tutaj są to informacje, że bardzo mobilne mikroplastiki, trwałe i trudne do usunięcia z natury. No i można je znaleźć na całym świecie, nawet w najbardziej odległych miejscach i w organizmie człowieka. I to jest projekt, który będzie podjęty dalszy do głosowania. Australijski rząd proponuje rozporządzenie dotyczące giełd kryptowalut i wprowadzają regulację na poziomie rynku giełdowego, a to wkrótce może nałożyć na giełdy kryptowalut obowiązek uzyskania licencji na usługi finansowe. Głównym celem tych nowych ram regulacyjnych jest kontrola dostawców usług bitcoinowych i giełd, a nie tylko samych monet i tokenów. Trochę do Hiszpanii, a tutaj informacja, iż porażka na rynku obligacji i ta pauza i podniesienie stóp procentowych, mówi szef hiszpańskiego banku centralnego. On twierdzi, że wyższe koszty finansowania zewnętrznego podkreśla potrzebę rządów ograniczenia deficytów w przyszłym roku. Jak tutaj on informuje, niedawna podwyżka długoterminowych stóp procentowych nie jest związana z czynnikami krajowymi, takimi jak zmiany oczekiwań rynkowych co do inflacji w strefie euro. Było to raczej napędzane dynamiką rynku amerykańskiego. Mamy dodatkowe zaostrzenie warunków finansowych, powiedział, dodając, że gospodarka strefy euro już znajduje się w stagnacji, a konflikt na wschodzie z pewnością nie pomoże zwiększyć zaufania konsumpcji a i inwestycji. Trochę ciekawostek, trochę spekulacji, ale Ringoshi, oczywiście przedstawiciel Fund Unification, między innymi ten projekt na kryptospekulacja omawiany. No i taka ciekawostka, że mamy w jego opisie Layer 1, a to stworzenie już Shibarium pod Layer 2 ma swoje miejsce, a więc pytanie, czy wchodzimy w Layer 1 jako QUOM, tutaj specjalizację. No, Fund Unification dość ciekawy projekt, a jak sam Ringoshi przyznaje, dość ciekawa postać w kryptoświecie. Jest okazją, aby tutaj stworzyć wielu milionerów. Fund w okolicach Market Cap, jak się nie mylę, chyba nawet nie powyżej 10 milionów. Tylko spekulacja, Telegram, chat, co słychać od wczorajszego dnia. Tutaj promocja na Rain Precipitate. Tak, projekt nigdzie się nie wybiera, jak tutaj też niektórzy donoszą, budowanie korespondencji marki. No i ta wczorajsza ankieta na temat ruchu Bitcoina, jaka jest przewidywana prognoza, czy będzie stabilizacja, wzrost, czy też spadek. Tutaj głosy są zdecydowanie wyrównane. Okta Space, kolejny nasz token wchodzi na MEX. No i dzisiaj ma być ten listing z tego, co jest informacja, tak? A też zapraszam na materiał YouTube, czym jest dokładnie Okta, a też Kodabra podsyła update na temat tych informacji. No i też XNA, kolejny diament, a także i Neoxa miała też wejść. Pytanie o TOAD, czy leci, czy kupujecie na dołku? Projekt także nigdzie się nie wybiera, więc warto na to spojrzeć. Czy MEX, giełda MEX Global będzie taką narracją pod hostę kolejną i ma potencjał? Są tutaj na grupie podzielone zdania, ale widzę bardziej pozytywne. A także promocja na Change Finance HNG. We are gonna make it, Wagmin Games, tutaj przypomnienie od Fixera. Mark dokupuje Rio, przekonuje go tokenomia community. No i ma nadzieję, że ten trend RWA się przyjmie. A dziś na kanale Kryptospekulacja będzie m.in. update na temat Black Sheep, Osaka Protocol. No i ten wczorajszy dzień na temat fake news, tak mógł na rynkach krypto wyglądać.